Przez 3 dni teatr zawładnie świdnickim rynkiem. Na nim bowiem ustawione będą 4 sceny, na których od piątku 6 lipca do niedzieli 8 lipca występować będą różne grupy teatralne. W tych dniach dla dzieci zorganizowana będzie strefa zabawy, w której zajęcia prowadzone będą przez animatorów z grupy Aleheca. Natomiast dla trochę starszej publiczności przygotowano liczne spektakle. Proponujemy Państwu różną, bardzo szerokie spektrum wydarzeń artystycznych. Od spektakli plenerowych, gdzie będziecie mogli obejrzeć je na scenach zbudowanych na rynku. Będą to 4 sceny. Pierwsza, taka główna, przed Bocznym Wejściem do Świdnickiego Ośrodka Kultury, gdzie codziennie o godzinie 17 spektakl się będzie rozpoczynał, a potem o godzinie 21.30 będzie to ostatnie duże widowisko. Nie zabraknie oczywiście nocnych występów, które przyciągają zazwyczaj największą publiczność. Ciekawostką w tym roku będą 3-dniowe warsztaty prowadzone przez Leszka Mądzika, scenografa i reżysera teatralnego, które zakończą się spektaklem w Świdnickim Klubie Bolko. Ja zapraszam Państwa bardzo serdecznie we wszystkie dni. Program jest dosyć taki łatwy do zapamiętania, ponieważ zaczynamy każdego dnia o godzinie 16 tym placem zabaw dla dzieci i potem 17, 18, 19, 20, 21, 30. To jest cykl tak jakby stały. Natomiast w piątek mamy jeszcze spektakl o godzinie 20.45. To jest przedstawienie takie specjalne, ponieważ ono jest przygotowane dla osób niesłyszących. I każdy, kto przyjdzie na ten spektakl, dostanie zatyczki do uszu, żeby też mniej więcej odnalazł się w tamtym świecie. Natomiast w niedzielę 21.30 ostatni spektakl plenerowy, ale po nim proponujemy Państwu jeszcze Teatr Ognia o 22.15. Także bardzo, bardzo serdecznie zapraszam od 6 do 8 lipca. W tym czasie teatr będzie rządził Świdnicą.